Za nami kolejna edycja OFF Festiwalu, czyli Święta Muzyki Alternatywnej. W katowickiej Dolinie Trzech Stawów zagrali m.in. PJ Harvey, Swans i Artur Rojek. Ja jestem pierwszy raz na OFFie i jestem zachwycona. I na pewno wyjadę pełna pozytywnych wrażeń i wrócę za rok. Odchodzimy od lat, od samego początku w sumie, także no, lubimy tę muzykę i a chyba najbardziej atmosferę, przynajmniej ja. Dla mnie przede wszystkim atmosfera takiego luzu i przyjaźni między ludźmi. Takie mam wrażenie, że tutaj się ludzie potrącają, przewracają, coś tam się dzieje i wszyscy się kochają, także tak to odbieram przynajmniej. Byłem w 2013 roku, jak był Thurston Moore, pamiętam Sonic Youth, Kim Gordon i Iggy Pop and the Stooges, no wtedy się czułem młodo, fajnie było. Prawie bez przerwy jeżdżę na festiwal od drugiej edycji. Bardzo lubię ten festiwal, jest jeden z najciekawszych w Europie moim zdaniem. A też przyjechałem specjalnie z Portugalii, w której mieszkam. 5 lat już jeżdżę praktycznie. Pierwszy raz byłam w ciąży z dzieckiem, tak co roku z dzieckiem, bo to jest taki festiwal, jeden z niewielu, gdzie jest bardzo taka rodzinna atmosfera. W sensie i dziecku się podoba, i są fajne eventy dla dzieci organizowane, jest taki luz. Yesterday's program, I think it was great. All of it. Jest przepięknie po prostu, nawet się zastanawiałam dzisiaj, czy to miejsce zostało specjalnie stworzone pod ten festiwal, czy może ono po prostu takie piękne jest. Na OFFie nie zabrakło strefy gastronomicznej, kawiarni literackiej czy piaskownicy, czyli strefy z animatorami dla dzieci.